Dobrze. Pan pilot powiedział, że jest małe obłożenie i obciążenie samolotu, więc spoko, cała naprzód z piątego biegu ruszymy, to będziemy krócej lecieć i te sprawy. Dobrze. Czy wszystko jest w porządku? Światła włączone czy nie włączone? Pan pilot powiedział, że będziemy na trzeci albo czwarty krąg odchodzić, bo czasami tak się zdarza, jak są loty nocne i te sprawy, więc no, trzeba uważać, kiedy mogą się jakieś odejścia na jakieś kręgi zrobić. A ta ilość kręgów, ilość orbit może być jakaś taka większa. Czyli to na przykład może być jakieś odejście, nie wiem, na szósty krąg, czy na siódmy krąg, czy na ósmy i pół krąg, czy jakoś tak. No dobrze, więc trzymamy kciuki, żeby tutaj załoga dała czadu i nas szybciutko przewiozła z punktu A do punktu B oczywiście. A jak jest długi lot, są cztery silniki, te sprawy, to czasami jest międzylądowanie, żeby no, paliwo jakieś tam ogarnąć więcej, część istot no, z pokładu trochę ewakuować, część nowych istot przyjąć na pokład i tak dalej. No więc życzmy sobie spokojnego lotu i tak dalej. A tam jeszcze wchodzą te istoty do tamtego samolotu, jakieś takie niedobitki. To światło takie mocne jest, trochę to w oczy daje, bo już jest noc, tak jakoś tak zaawansowana ta noc jest, więc pan pilot był ciutkę, no, zmniejszyć to oświetlenie. A raz pamiętam, że o 22 samolotem wylądowałem, ale to już było dawno i nieprawda, gdyby co. To była godzina prawie 22, prawie, czy jakoś tak. I się okazało, że schodów ruchomych do nieba nie było, ok? Schodów, więc samolot stał, gotowy do podziękowania wszystkim pasażerom, że grzecznie siedzieli na swoich siedzeniach przez 2 godziny, ale już pora, żeby oni sobie poszli z tego samolotu. Więc schodów nie było i wszyscy kwitli w samochodzie, bo jakoś tak dziwnie, że 22 i jakoś schody znikły do nieba i nikt nie chce schodów podstawić, a samolot już stoi 20 minut, więc no trochę poziom nastrojów opadł wśród pasażerów, bo się ludzie spieszyli. No wiadomo, że godzina 22 to jest taka fajna pora, że trzeba się w miarę szybko ewakuować z lotniska do swojego domu, spać i te sprawy. A tutaj czekamy 20 minut od 22 i problem ze schodami jest, więc tylko jakoś jedne podstawili i cały samolot się opróżniał przednimi schodami, tylko przednim wyjściem. No więc tak to jest z podróżowaniem samolotami, okej? Ale to fajnie, że jest dużo miejsca, że można sobie jakąś kosmiczną drzemkę zrobić. No widać, że jest tak około 70% obładowania samolotu jest, więc no nie jest tak kosmicznie jakoś, spoko. Już. Dobrze, więc już pan pilot wrzucił wsteczny, jak widać. Wsteczny wrzucił i na wstecznym teraz się
Ewakuujemy. Dobrze. O. A tam leci? Coś jedzie? Po pasie startowym? Ale w którą stronę? Startuje czy ląduje? On chyba wylądował, tak? Chociaż trochę było go widać. Ale pan pilot to światło mógłby ogarnąć jakoś. Bo mi się w szybie światło się odbija i ten. Co za czasy, panie pilocie, z tym światłem. No i kurczę, no wszystko mi się odbija no w szybie, bo światło jest. Mało prawdopodobnej sytuacji awaryjnej byli państwo przygotowani, widzicie, niech postępować. Prosimy, zdjęcie słuchawek, wyłączenie urządzeń elektronicznych w niskopiętnicznych instrukcjach przekazywanych przed sobą. Emergency exit from unsafe time. Wyjście awaryjne oznaczone są znakami. On this aircraft, there are ten emergency exit. W samolocie jest 10 wyjść awaryjnych. Two exits are in the front, dwa wyjścia przednie, 30 kabiny. Alright, so what would we? Cztery wyjścia, dwa z przodami. Two exits behind the wings. No nic nie widać, Boże drogi. Wyłączam to, no bo szkoda, żeby to film robił tak jak tutaj.